1919 roku zarówno z inicjatywy samego polskiego środowiska intelektualnego Wilna, jak i naczelnika państwa doszło do reaktywowania wyższej uczelni na terenie miasta. Przetrwała ona burze dziejowe i przez całe dwudziestolecie funkcjonowała jako Uniwersytet Stefana Batorego. Zatrudniał on około 300 pracowników naukowych i dydaktycznych. Studiowało tam w najlepszych latach około 3,5 tysiąca studentów. Najwyższą renomą cieszyły się wydziały lekarskie oraz wydział prawniczy. Znany w całej Polsce był Wydział Sztuki, jeden z niewielu tego typu wydziałów w polskich szkołach wyższych. Życie studenckie Wilna było podobnie, znaczy toczyło się na podobnych zasadach co w innych ośrodkach akademickich. Studenci zapewniali spore źródła dochodu mieszczanom wileńskim, ale też przynosiły kłopoty związane w dużej mierze z konfliktami w obrębie środowiska studenckiego. W roku 1931 i 1936 doszło do bardzo ostrych konfliktów między studentami, nazwijmy to, chrześcijańskimi a żydowskimi. W listopadzie 1931 roku w starciach ulicznych zginął student pierwszego roku prawa Wacławski, który został uderzony przypadkiem kamieniem w wyniku rany zmarł. 10 listopada 1931 roku. Czwartek, 10 listopada w 1932 roku o godzinie 9.30 w Kościele Kapucynów, msza święta. Partii nacjonalistycznych i grupowi młodzieży wszechpolskiej, a studentami żydowskimi. W 1936 doszło do kolejnej odsłony konfliktu, tym razem na tle postulatu formułowanego przez Młodzież Wszechpolską dotyczącego tak zwanego getta ławkowego, czyli wyznaczenia dla studentów Żydów specjalnych oddzielnych miejsc na salach wykładowych w czasie zajęć. Jednym z ważnych aktów właśnie tej sytuacji w 1936 roku był strajk okupacyjny nowego domu akademickiego przez studentów narodowych, który to strajk był z jednej strony wspierany przez rodziny strajkujących, które dowoziły żakom żywność i wikty i opierunek zapewniały, zbierając go w zbiórkach społecznych, gotując w swoich domach, a z drugiej strony głośne było to, że został zakończony dopiero po osobistej wizycie arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego, który udał się do studentów i nie konsultując tego z władzami administracyjnymi, obiecał studentom spełnienie ich postulatów. Postawiło to wojewody i ministra nauki, znaczy wyznań religijnych, oświecenia publicznego w takiej dość trudnej sytuacji, ale arcybiskup Romuald Jałbrzykowski to była postać w Wilnie jedna z najważniejszych. W samym mieście były 34 kościoły, od wspaniałych zabytków jak katedra świętego Stanisława czy barokowy kościół Piotra i Pawła, po niewielkie świątynie budowane już w okresie międzywojennym, ale też siedzibą było Wilno Kurii Arcybiskupiej, seminarium duchownego, co wszystko sprawiało, że
trzeba się mieszkało w Wilnie, pracowało około 400 duchownych katolickich, więc grupa ogromna. I nadawali oni, no, przyczyniali się do pewnego kolorytu miasta. Zarówno jeśli chodzi o atmosferę społeczną, jak i widok ulic. I wymieniliśmy profesorów, wymieniliśmy księży. Koniecznie dla obrazu Wilna trzeba dodać wojskowych. Wilno było największym garnizonem II Rzeczypospolitej. No,